Baronski kanał Games.pl, witajcie w kolejnym wydaniu Kącika Kolekcjonera, kolejna część Graj Tanio i tak jak Wam wspominałem, będą to tym razem takie bardziej plenerowe wydania i tak jak Wam też wspomniałem w poprzednim materiale, w każdym z kolejnych wydań będę starał się dokładać jakieś formy indyków w wersjach pudełkowych, to znaczy staram się szukać takich niszowych tytułów, które myślę, że warto mieć w swojej kolekcji, a które niespecjalnie są znane szerszej publiczności. No i między innymi w tym wydaniu zobaczycie takie tytuły jak The Ascent, The Short Hike, tutaj akurat nie w wersji pudełkowej, tylko w wersji cyfrowej, kupione na Nintendo Switcha. Natomiast jest to taka bardzo przyjemna, mała giereczka, o której pewnie niewielu z Was słyszało, a naprawdę warto się nią zainteresować. No i The Night Witch, jest to taka trochę Metroidvania od Team 17, no właściwie to jest wydawca, natomiast Metroidvania w stylu latanym. Zresztą za chwilę zobaczycie ujęcia, zobaczycie, z czym to się je, natomiast też moim zdaniem ciekawy tytuł, o którym prawie że nikt nie słyszał, a myślę, że warto go mieć w swojej kolekcji, tym bardziej, że jest do dostania również w wersji pudełkowej. Także zacznijmy już przegląd tego, co przed chwilą widzieliście na swoich ekranach. Na początek może przyjrzyjmy się The Ascent, czyli tytułowi, który pierwotnie debiutował w wersjach na Xboxa oraz PC-ty w 2021 roku, jeśli pamięć mnie nie myli, w wakacje. No i był to też tytuł, który na początku pojawił się w subskrypcji Xbox Game Pass, no a został zaprojektowany przez szwedzkie studio Neon Giant. Tak naprawdę była to pierwsza duża produkcja tego studia. No i był to tytuł uznawany za jeden z najlepszych indyków 2021, a przynajmniej za jeden z takich najbardziej robiących wrażenie, między innymi też pod kątem oprawy graficznej. Gra ukazywała się właśnie w tym 2021 na Xboxie, natomiast bodajże w marcu 2022 została wydana również w wersji na konsolę PlayStation. Wtedy też pojawiła się pudełkowa wersja na PlayStation 5, którą ja zresztą zdecydowałem się zakupić. Mamy tutaj do czynienia z RPG-iem akcji. Jak sami widzicie, mamy tutaj rzut izometryczny. Jest dużo strzelania, ale też dużo rozwijania swojej postaci. Natomiast to, co mnie bardzo zaciekawiło, to świat, który tutaj nam przedstawiono. Mianowicie mamy tutaj świetny taki cyberpunkowy klimat, który może oczywiście też nawiązywać do tego, co widzieliśmy chociażby w Cyberpunku od CD Projektu. Natomiast tytuł od szwedzkiego studia ma oczywiście swój własny charakter i zupełnie inaczej się w niego gra. Jest to tak zwany twin stick shooter, czyli celujemy dwiema gałkami analogowymi, natomiast jeszcze mamy możliwość jednym z przycisków jakby obniżać i podwyższać broń podczas celowania. No jest to jedna z takich kluczowych mechanik podczas walki. No muszę Wam powiedzieć, że pograłem jak na razie bodajże ze 2 godzinki. Jestem może nie pod jakimś ogromnym wrażeniem, ale naprawdę mi się ten tytuł podoba. Co prawda pomarudziłbym nieco na fabułę, a szczerze mówiąc na to mocno liczyłem. Mianowicie na razie ten tytuł niespecjalnie mnie porwał swoją historią. Zresztą postacie, które spotykamy, również nie są jakoś specjalnie tutaj nadzwyczajne czy zapadające w pamięć. No i to jest dla mnie mały minusik. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, o rozwój postaci, o strzelaniny, o to jak ten świat się prezentuje, no to naprawdę może się to wszystko podobać moim zdaniem i myślę, że warto taki tytuł mieć w swojej kolekcji, tym bardziej jeśli ktoś właśnie kolekcjonuje indyki w wersjach pudełkowych. Ja za The Ascent zapłaciłem 80 zł, kupowałem na Allegro lokalnie i była to już cena z wliczonymi kosztami wysyłki, no i myślę, że to jest całkiem niezły pułap jak za pudełkową wersję tego tytułu. No a teraz przejdźmy może do 3 pozycji dalej z gatunku indyków, natomiast kupionych przeze mnie w wersjach cyfrowych. Oprócz A Short Hike, który już oglądacie na swoich ekranach i o którym mówiłem Wam we wstępie, no to jeszcze kupiłem 2 inne pozycje, a mianowicie Hot Shots Racing oraz Story of Seasons, które będę Wam za chwilę pokazywał. No wszystkie za naprawdę bardzo niskie kwoty, więc można je wyrwać naprawdę za dosłownie kilka złotych czasami. No ale zacznijmy od A Short Hike, którego już oglądacie, bo moim zdaniem jest to bardzo miła niespodzianka i taka mega przyjemna giereczka, zwłaszcza dla tych, którzy lubią tytuły platformowe. Mianowicie wcielamy się tutaj właśnie w tego typu ptaszka, jak sobie to oglądacie na ekranach. Przemierzamy pewnego rodzaju górę, a właściwie mamy się wspiąć na jej szczyt. No taki jest główny cel tej gry. No i oczywiście musimy pozyskiwać różnego rodzaju umiejętności. Po drodze rozmawiamy z innymi postaciami, które mogą nam wyznaczać jakieś zadania albo podpowiadać nam w tym właśnie, co musimy zrobić, żeby dotrzeć na szczyt. Oczywiście trzeba tutaj naszą postać w jakimś sensie podpakowywać, bo z czasem chociażby można podlatywać nieco wyżej, jakby
zbieramy pewnego rodzaju złote pióra, dzięki którym możemy po prostu wykonać podwójny skok, czy też właśnie podlecieć nieco wyżej. No i to jest jedna z kluczowych mechanik do tego, żeby właśnie wspinać się coraz wyżej, coraz wyżej. Nie, szczerze mówiąc, urzekła tutaj oprawa graficzna. Bardzo fajnie to się wszystko prezentuje. Oczywiście w bardzo starym stylu, to znaczy nawiązujemy tutaj do epoki właściwie pierwszych gier 3D, to znaczy możemy sobie wręcz w filtrach graficznych ustawić też, jakiego rodzaju pikselozę chcemy widzieć na ekranie. Tutaj główne ujęcia, z które oglądacie na swoich ekranach, to pochodzą właściwie z tej takiej najbardziej wygładzonej wersji, no ale nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli ktoś jest fanem, powiedzmy, epoki 16 bitów, żeby po prostu te piksele zwiększyć i żeby gra była bardziej rozpikselowana, no co kto lubi, natomiast mi bardzo do gustu właśnie przypadł klimat, to jak się ta nasza postać porusza, no generalnie bardzo fajnie to wszystko się prezentuje i moim zdaniem jest to bardzo miła niespodzianka. No szkoda tylko, że gra jest niestety krótka, to znaczy da się ją ukończyć właściwie w 1,5 godziny, więc jakby nie było, no nie jest to tytuł, który utrzyma was przy ekranach na kilka wieczorów, raczej jest to pozycja na jedno posiedzenie, natomiast mi się ją udało kupić w promocji na e-shopie, czyli kupowałem ją w wersji na Nintendo Switcha za 18 zł 39 groszy. Standardowa cena to jest 28 zł, więc też w sumie niewiele, ale no możecie mi wierzyć, że to jest jedna z fajniejszych pozycji właśnie w tych pułapach cenowych, bo najczęściej jest tak, że jednak te tańsze gry no niestety odznaczają się również z reguły niższą jakością, natomiast tutaj naprawdę nie ma się ten tytuł czego wstydzić i myślę, że to jest pozycja absolutnie godna polecenia. Jeśli lubicie właśnie kupować takie małe indyki w wersjach cyfrowych, no to jak najbardziej A Short Hike powinniście się moim zdaniem zainteresować. Kolejna gra w wersji cyfrowej, którą również kupiłem, tym razem w wersji na PlayStation 5, to Hot Shots Racing. Jest to tytuł, który pewnie znają chociażby subskrybenci PlayStation Plus, bo kiedyś tam on się pojawił w ramach tej subskrypcji, natomiast ja postanowiłem dać mu szansę. Wtedy go nie ogrywałem, natomiast słyszałem o nim sporo dobrego, że są to wyścigi właśnie w takim starym stylu, że jeśli ktoś na przykład z rozrzewnieniem wspomina chociażby epokę PlayStation 1, czyli gdzieś tam połowę lat 90., no to powinna mu ta pozycja przypaść do gustu. No ja za nią zapłaciłem 8 zł 70 groszy i była oczywiście to pewnego rodzaju promocja dostępna na platformie Sony. Zresztą ten tytuł pojawia się w promocjach dość regularnie na wszystkich platformach, na Xboxie też go widziałem, natomiast postanowiłem, że go kupię na PS5. No a jeśli o samą grę, no to ja muszę przyznać, że mimo wszystko jestem trochę zawiedziony. To znaczy spodziewałem się nieco lepszej gry, a tutaj właściwie mamy dosyć standardowe wyścigi, tyle tylko, że w specyficznej oprawie, to znaczy w oprawie tak zwanej low poly, czyli oczywiście stylizowanej na takie stare, na tą starą epokę właśnie początków właściwie oprawy trójwymiarowej. Natomiast ja muszę przyznać, że sama mechanika wyścigów no niespecjalnie tutaj mnie porwała, to znaczy generalnie jest w porządku, ale to jest raczej tytuł, powiedzmy, nieco powyżej przeciętnej. No ścigamy się, oczywiście mamy za zadanie pokonać przeciwników, to znaczy wyprzedzić wszystkich na trasie, natomiast właściwie jakiś super mechanik ten tytuł nie ma. No ma poślizgi, samochody się ślizgają, wykonują power slide, ale też szczerze mówiąc nie jest to jakiś super przyjemny model jazdy. No właściwie oprócz standardowego ścigania się właśnie i wykonywania poślizgów, no nic więcej właściwie tutaj nie ma. Wszystkie trasy są tak naprawdę dosyć podobne do siebie. Ja po czasie miałem wrażenie, jakby wręcz jakiś edytor tras generował je w formie losowej wręcz. No nie mają tutaj nic specjalnego moim zdaniem te trasy do zaoferowania sobą. No i szczerze mówiąc porównywałem nawet ten tytuł z recenzowanym przez siebie w ubiegłym roku Horizon Chase Turbo, czyli też takimi wyścigami stylizowanymi na starsze lata. No i muszę powiedzieć, że po odpaleniu tego ostatniego tytułu, no tam zbawiłem się znowu bardzo dobrze. Tak zresztą jak wam omawiałem w tej recenzji, że są to naprawdę przyjemne wyścigi. Natomiast Hot Shots Racing, no moim zdaniem to jest jednak lekki zawód. I czy bym go polecił? Myślę, że niespecjalnie, nawet jeśli właśnie można go wyrwać za tak niewielkie pieniądze. Kolejny indyk, jeszcze jeden w wersji cyfrowej, który kupiłem również w wersji na konsolę PlayStation. Ogrywałem go na PlayStation 5 za 8,40 zł. To Story of Seasons, czyli taki tytuł, który właściwie, w którym poruszamy się lisem, albo właściwie jest to no niby postać, którą właśnie poruszamy się, ale w jakimś sensie to jest postać prowadzona przez duszka, który gdzieś tam lata obok. No i muszę wam powiedzieć, że jest to dosyć ciekawa pozycja, to znaczy nie ma tutaj w ogóle walki. Jeśli ktoś liczy na jakąś ciągłą akcję walki z przeciwnikami i tak dalej, no to absolutnie nie jest to gra dla niego. Natomiast jeśli ktoś lubi z kolei takie tytuły eksploracyjne, że poruszamy się po ciekawie zaprojektowanych poziomach, mapach w różnego rodzaju odmiennych klimatach, bo tak tutaj to wygląda, no to Story of Seasons może go zainteresować. Poruszamy się właściwie
no trochę właśnie w stylu tych 4,5 roku, tak to należy w jakimś sensie odebrać, no i oczywiście w każdej z nich nasz bohater zyskuje jakieś dodatkowe umiejętności, które dzięki temu umożliwiają mu dotarcie do niezbadanych wcześniej terenów. No i moim zdaniem jest to tytuł całkiem przyjemny, to znaczy ja się nieźle bawiłem, pograłem właściwie jakieś 2-3 godzinki, jeszcze go nie ukończyłem, ale myślę, że to zrobię. No nie jest to może jakaś ultra mega rewelacyjna gra, natomiast taki przyjemny odstresowywacz po cięższym dniu, no jak najbardziej w tej roli Story of Seasons może się nadać. No i według mnie za te grosze, za które ja go zakupiłem, no myślę, że w takiej cenie można się na tego typu pozycję w jakimś sensie skusić. No i przejdźmy już do ostatniej pozycji właśnie z tych gatunku indyków, tym razem znowu w wersji pudełkowej, a mianowicie The Night Witch, czyli jest to kolejna być może metroidvania, albo przynajmniej pozycja jakby w tym stylu. Tyle tylko, że tutaj poruszamy się pewnego rodzaju wiedźmą, nie wiem czy tak to można nazwać, ale generalnie poruszamy się postacią, która potrafi latać. No i to jest główna tutaj różnica w stosunku do innych pozycji z tego gatunku, że co prawda mechaniki są tutaj dość zbliżone, natomiast jeśli chodzi o samo przemierzanie poziomów, no to często właśnie latamy, strzelamy, właściwie często trochę tak to wygląda, jakby to była strzelanka, natomiast mimo wszystko no właśnie jest to metroidvania, czyli mamy poruszać się po różnego rodzaju poziomach, zdobywać nowe umiejętności, które znowu odsłaniają nam dostęp do wcześniej zablokowanych terenów i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy to znamy i myślę, że lubimy. Na The Night Witch moim zdaniem odznacza się bardzo fajną oprawą graficzną, no i właśnie tą mechaniką, że właściwie całość trochę wygląda, jakby to była strzelanka, jakby to był taki shoot'em up, tylko, że dodatkowo z mechanikami metroidvanii. Moim zdaniem bardzo przyjemna pozycja. Ja kupiłem ją w wersji na PlayStation 5, w wersji Deluxe, Deluxe Edition tak zwana. No i w środku też znajdują się takie specjalne karty, które wam tutaj gdzieś pewnie pokażę na ekranie. No i na koniec myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że choć grę wydało Team 17, no to za produkcję tego tytułu są odpowiedzialni ludzie, którzy wcześniej maczali palce chociażby przy takich pozycjach jak Rime, Moonlighter czy też Plants vs. Zombies. No i myślę, że w jakimś sensie to jest odczuwalne, ale to co mi się właśnie najbardziej podoba, to ta mechanika shootera, to znaczy, że co prawda jest to metroidvania, ale dużo tutaj strzelania, no i też poziom trudności jest całkiem wysoki, ale tak naprawdę przyzwoity. To znaczy nie jest to coś takiego, co jest totalnie przegięte, jak w wielu metroidvaniach. Natomiast jest na tyle wysoki, żeby był satysfakcjonujący, a jednocześnie nie męczył na dłuższą metę. Też fajne jest myślę, że to, że na przykład można wykonać autocelowanie w przeciwników, ale wówczas zabieramy im nieco mniej energii swoimi strzałami. No jeśli będziemy na przykład manualnie celować, no to wówczas będziemy po prostu zadawać większe obrażenia. No moim zdaniem, jeśli ktoś lubi tego typu pozycje, to absolutnie jest to gra warta polecenia i myślę, że tym bardziej, że można ją kupić w wersji pudełkowej, co jak wiecie ja preferuję, no to postanowiłem się na nią zdecydować. No i kolejne pozycje, które wam tutaj pokażę, to dwie części Residenta, mianowicie Resident Evil 4 oraz Resident Evil 5 w wersji HD, które kupiłem w wersjach pudełkowych na PlayStation 4, niby chociaż ogrywałem je na PlayStation 5. No i muszę wam powiedzieć, że aż się zdziwiłem, ale te wersje HD moim zdaniem się nawet bardziej zestarzały niż te takie standardowe wersje, które pierwotnie ukazywały się chociażby w epoce PS2, GameCube'a, czy też piątka w epoce PS3 czy Xboxa 360. No muszę wam powiedzieć, że odpalając Resident Evil 4 HD, no generalnie nie, moim zdaniem to był tytuł tworzony jednak właśnie w innej epoce i ta oprawa niby w HD, no tak naprawdę niespecjalnie tutaj sprzyja temu tytułowi, to znaczy widać tutaj sporo sztuczności, no i czegoś takiego, co właśnie w tamtej epoce często nie podobało mi się, jak grałem na PC-tach, to znaczy często mimo tego, że wersje konsolowe jakichś gier były oczywiście w jakimś sensie w cudzysłowie zmiękczone, ten obraz oczywiście był w niższej rozdzielczości, no to jednak na PC-cie w tej ultra wysokiej rozdzielczości często światy prezentowały się po prostu sztucznie, no i niestety podobnie moim zdaniem sprawy się mają, jeśli chodzi o Resident Evil 4 HD. Ja przecież niedawno wam dostarczałem recenzję tej czwórki w strefie retro, to znaczy tam głównie omawiałem wersję na GameCube, no i pokazywałem wam też ujęcia z PlayStation 2, no i muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem tamte wersje, no ogrywa się lepiej, mimo tego, że one prezentują sobą niższą rozdzielczość, czasami zdarza im się przyciąć, to znaczy animacja nie trzyma tam stałych 60 klatek, no a tutaj już oczywiście trzyma, no to mimo wszystko muszę powiedzieć, że te wersje HD niespecjalnie tutaj mnie olśniły, podobnie zresztą z piątką, no tutaj też muszę powiedzieć, że ja piątki już dawno nie odświeżałem, bo jakimś ogromnym sentymentem jej nie darzę, tutaj tak jak wam wspominałem w strefie retro,
retro. Ja zdecydowanie lepiej wspominam czwórkę, to znaczy ją uznawałem kiedyś tam za grę roku 2005, natomiast piątka no to była w jakimś sensie odcinaniem kuponów. Nie był to może taki chamski sequel, ale jednak no mechaniki bardzo były podobne do tego, co widzieliśmy w czwórce i właściwie miałem wrażenie, że po prostu nieco tam realia czy akty się pozmieniały, ale gra w swoim czasie no nie robiła już absolutnie takiego wrażenia, jak zrobił w pierwotnej wersji Resident Evil 4. No a piątka tym razem już właśnie tutaj ogrywana w wersji HD, moim zdaniem tym bardziej zdradza takie wręcz arcade'owe naleciałości, które oczywiście później jeszcze bardziej zostały podkręcone w Resident Evil 6, które ma się graczy, zresztą mi też niespecjalnie ta pozycja przypadła do gustu, bo była już nastawiona niemalże w 100% na akcję, natomiast właśnie mam wrażenie, że Capcom wtedy w jakimś sensie przesuwał kolejne granice, no i czwórka no w dużym stopniu postawiła na akcję, piątka w jeszcze większym, natomiast szóstka już totalnie przegięła i tamto moim zdaniem już straszenia było po prostu tyle, co kot napłakał. Oczywiście piątka wyróżniała się między innymi tym, że można było ją ogrywać w koopie, też między innymi na podzielonym ekranie, natomiast irytujące od zawsze i zresztą dzisiaj też jest to, że jeśli ogrywamy ją na podzielonym ekranie, to nie mamy ekranu równo przedzielonego na pół, tylko niestety jeszcze musimy obserwować po bokach czarne kwadraty, czyli no jest to po prostu niepełny ekran przeznaczony na samą rozgrywkę. Oczywiście w epoce PlayStation 3 czy Xboxa 360 jeszcze można było w jakimś sensie przymknąć na to oko, natomiast odświeżając grę do wersji HD, jeśli coś takiego zostało, no to moim zdaniem to jest już słabe. Pograłem nieco, natomiast muszę wam powiedzieć, że te wersje HD trochę mnie zaskoczyły negatywnie, to znaczy spodziewałem się, że jednak lepiej się to prezentuje, natomiast szału moim zdaniem te edycje nie robią. No i na koniec zostawiłem Subnautica, tak naprawdę dwie pozycje, to znaczy Subnautica ta pierwsza oraz Subnautica Below Zero, czyli jest to taka nieoficjalna część druga, czy też niektórzy by powiedzieli taki samodzielny dodatek do tego, co widzieliśmy w pierwszej części. No i oczywiście są to pozycje o nurkowaniu, o badaniu podwodnego świata. No ci, którzy grali, to z pewnością wiedzą, z czym to się je. Natomiast masa tam jest różnego rodzaju zbieractwa, craftingu, no szukania różnego rodzaju przedmiotów, żeby coś tam stworzyć. No generalnie muszę wam powiedzieć, że ja w Subnautica wcześniej nie grałem, no i jak zacząłem ogrywać część pierwszą, no to muszę powiedzieć, że się mocno pogubiłem, to znaczy ta gra w bardzo małym stopniu nam pokazuje, co to w ogóle należy robić, musimy się wszystkiego domyślać sami, no i oczywiście część osób uzna to za zaletę, natomiast ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o tego typu gry, takie właśnie w formie trochę survivalu, no jednak ja bym chciał, żeby podstawowe mechaniki, no były przez grę w jakimś sensie nam dostarczone, a później już takie szczegóły albo coś więcej, no to powinniśmy domyślać się sami, czy też odkrywać sami, a nie podoba mi się to, że właściwie na samym początku kompletnie nie wiadomo, co robić i niejako błądzimy we mgle, staramy się robić cokolwiek, żeby popchnąć akcję do przodu. Muszę wam powiedzieć, że później jak zacząłem ogrywać Below Zero, czyli właśnie ten taki powiedzmy samodzielny dodatek, czy też no, nową część, nie wiem jak to nazwać, no to ta gra już bardziej przypadła mi do gustu. Być może troszeczkę właśnie zyskałem doświadczenia z pierwszą częścią, ale mam wrażenie, że jednak ta druga no trochę więcej nam podpowiada i łatwiej jest się w niej w jakimś sensie ogarnąć tym, którzy po prostu do tej pory w tego typu pozycje nie grali. Czy warto te pozycje nabyć? No moim zdaniem warto, jeśli lubicie tego typu gry, no bo też nie każdy będzie przepadał za tym, żeby właśnie eksplorować jakieś tam światy, oczywiście w ograniczonym zakresie, bo też nie starcza nam czasu na to, żeby sobie tak pływać w nieskończoność, trzeba co jakiś czas się wracać. Oczywiście trzeba też budować różnego rodzaju nowe przedmioty, czy też no, po prostu szukać bardzo dużo, eksplorować. Nie każdemu tego typu gry przypadną do gustu, natomiast jeśli lubicie właśnie takie survivalowe pozycje, no to myślę, że Subnautica no jednak jest warta dodania do swojej kolekcji. No ja za część pierwszą, akurat w wersji na Xboxa One, zapłaciłem 35 zł plus 9 wysyłka na OLX-ie, natomiast Below Zero kupiłem w wersji na PlayStation 5 jako nówkę w folii na Allegro za 69,90, więc myślę, że to nie były jakieś wysokie kwoty, no a gry są ciekawe, jeśli kiedyś będzie mi się chciało na dłużej do nich przysiąść, no to myślę, że to zrobię, chociaż muszę wam powiedzieć, że właśnie tak na pierwszy rzut oka, no bardziej mi przypadła do gustu ta niby druga część, czyli Below Zero.
No i w ten oto sposób docieramy do podsumowania najnowszego kącika kolekcjonera. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania, więc jeśli mieliście styczność z pozycjami, które Wam tutaj pokazywałem, albo być może widzicie je po raz pierwszy, ale spodobały Wam się, dajcie znać, właśnie napiszcie swoje odczucia w komentarzach. Ciekawi mnie Wasza opinia, czy się zgadzacie ze mną, czy też macie jakieś swoje zdanie. Podzielcie się ze mną i z innymi komentując. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach już niebawem. Trzymajcie się.